Czarny Polak. Witam oraz Tomasz Olejnik. Witam wszystkich. Panowie, walka z Tomkiem. Właśnie ja się nie spodziewałem, nie? Bo ja miałem walczyć z kimś innym, ale niestety federacja dała mi jakąś kobietę. Jakąś kobietę? No, Olejnik to. Sam jesteś. To, no to w Otagonie. Proszę, od kogo jest ten chłopiec? Ty jesteś jakiś niepoważny? Ja jestem bardzo poważny. Jesteś zbyt pewny siebie. I tak wiesz o tym, że pierwszego dostaniesz na łeb, tak jak twój kolega Robalini, którego bardzo nie lubisz, więc tak to się zakończy, chłopie. A nie będziesz mnie tu od kobiety wyzywał. Powiem ci tak. Ja jestem gotowy. Ja widzę po twojej trening nawet. Nic nie potrafisz no, zrobić. Po moich treningach, ale co ty możesz widzieć po moich treningach, jak tam dodaję na koniec treningu, jak kończę trening, nawet nie dodaję nic treningów. To co ty tam możesz widzieć? To widać, jak właśnie oglądasz te relacje, jak ty nawet nic nie wiesz, co ja tam robię. Jak to? To co ty możesz widzieć po moich treningach? No co, jak kiedy ja dodałem coś z treningu? Jak ja cały czas dodaję tylko jak kończę trening, a nie dodaję żadnych rzeczy. Na pewno, Raz dodałem tylko jak haje waliłem i tyle w temacie, a ty będziesz coś mówił, że po moim treningu. Ja przynajmniej coś dodaję. Ja przynajmniej coś dodaję z treningów, a ty nic nie dodajesz, bo ty pewnie nawet... Powiem ci tak, ja nie muszę pokazać mój trening, ja trenuję. Trenujesz, tak? No trenuję, po co ci powiem? Kiedyś trenowałeś coś? Właśnie ciężko trenowałem 2 lata, a jeden w Angolii. I zacząłem 2 miesiące temu tu trenować w Polsce MMA. Od kiedy tu jesteś? Po co ci to? No chcę zobaczyć, kiedy trenowałeś. Jesteś ciekawy? A w ogóle oglądałeś walki wcześniejsze Tomka? Oglądałem. Co o nich sądzisz? Właśnie powiem, on jest słaby zawodnik, bo... No ale ostatnią walkę jednak wygrał. Bo on miał wszystkie przegrane. Bo no to może być udostępnione i tak dalej. Bo na razie wygrałeś ostatnio walka z Robaliny. Coś no wygrałem, ale to może ty byś coś udostępnił do siebie i pokazał, jak ty trenujesz, bo jak na razie to nic nie wiadomo o tobie. Mówisz dużo, a tam możesz wiesz. Jak trenuję. Po prostu cię pokażę w Otagonie, nie? Kurczę, to może Czarny Polak jakieś kopnięcie nas zademonstruje, skoro... Nie muszę nic pokazać. Mi się wydaje, że Czarny Polak może być taką osobą, która dużo mówi, że dużo trenuje, a tak naprawdę nic nie trenowała i tutaj próbuje na psychę wlecieć. Nie, tak ale mi się wydaje. Poważnie cię mówię. To ile miałeś lat, jak tutaj przyjechałeś? Mogę cię zaprosić nawet na jakiś sparing. No już nie musisz mnie zapraszać na sparing pierwszego. Panowie, sparing. Dobra, ale to ma sensu robić. Ile miałeś lat, jak tutaj przyjechałeś? Co? Ile miałeś lat, jak tu przyjechałeś? Bo chcę sobie obliczyć, kiedy skończyłeś treningi, no? Ja nawet nie wiem. To jak byłeś młody? Ja mieszkam tutaj. Ale to jak byłeś 4 młody, albo 5 to, lat, to, myślisz, to możesz liczyć. No to myślisz, że jak kiedyś trenowałeś, to ci coś zostało? Co? Takie coś? Myślisz, że jak kiedyś trenowałeś, coś ci zostało i jesteś taki groźny? Powiem ci tak. Ja jestem sportowy chłopak. Ja nawet w domu na dole mam siłownię, nie? I no to, że masz siłownię, to nie oznacza, rano chodzi na siłownię, to jest starcające, żebyś cię pokonać, nie? Śledziłeś w ogóle postać Tomka w internecie, czy totalnie nie masz pojęcia, kim on jest? No, mam pojęcia, kim on jest. No, co o nim sądzisz? No, przeczytałem kilka rzeczy tam o niego, nie? I co o nim? No, powiem ci tak. Patrzę na niego jak zawodnik, ale... Jaki zawodnik? Ja jestem freakiem, chłopie, nie zawodnikiem. No, ale ty będziesz tutaj profesjonalistę ze mnie robił. Ja tutaj jestem freakiem, wlatuję w ciebie i kończymy balet i tyle w temacie. Słuchaj, Tomek, czego się można spodziewać po Czarnym Polaku? No właśnie, co najgorsze, to ja nie wiem, czego mogę się po nim spodziewać, no bo nigdzie nie ma żadnych wideo z jego treningów, nic nie wiadomo, co on tam robi, czy kiedyś trenował. To jest tajemnica. Więc albo on jest taką osobą, która nic nie umie i leci tylko, żeby nabić sobie fejmu na mnie, albo po prostu coś tam może umie i... Nabić fejmu na ciebie? No nie, jakbyś nie nabił fejmu na mnie, to byś nie chciał trenować. Co ty pierdolisz, chłopie? Wstyd, no to czemu tą walkę wziąłeś? Żeby atencję zdobyć. Prawdziwy chłopak ma przyjmować wszystko. Ja dostałem propozycję, sam masz Olejnik. No dobra. Prawda była taka, że przyjąłeś tą propozycję. Przyszła do ciebie propozycja walki z Tomkiem Olejnikiem. Jak na to zareagowałeś? Ja się zgodziłem. Bez wahania od razu? No, się zgodziłem. Bez, no. Czyli totalnie takiego respektu? No, od razu. Jak powiedzieli, no będziecie walczyć z Olejnikiem, ja powiedziałem, no, na luże. Nie ma problemu. No bo zaczepiałeś na konferencji właśnie Tomka Olejnika. No na konferencji Robaliniego zaczepiało, ale to było Robalin. Czekaj chwilę, zaczepiałeś Robaliniego, żeby tutaj się dostać. Jak widać ci się udało, choć ja bym tobie szansy nie dał na tą walkę, ale jak już ze mną walczysz, to możesz się cieszyć, że dam ci tej przyjemności i będziesz mógł sobie trochę fejmu na mnie liznąć, okej. Okay. Jak już tak bardzo chciałeś, to tak ale słuchaj Tomek, wziąłeś walkę z Czarnym Polakiem. Jak nabiłeś z Czarnym Polakiem, mimo to, że on tam gdzieś nie ma tych zasięgów w internecie. Znaczy, no nie ma zasięgów, ale ja jestem taki, że po prostu ostatnia wygrana dała mi troszkę
do myślenia i nie boję się wyzwań, jak można było zobaczyć po moich wcześniejszych walkach, że żadnego przeciwnika się nie obawiałem i kto by to nie był, to do niego wychodziłem, więc dlatego Czarny Polak wydaje mi się, że to nie będzie taki przeciwnik, którego miałbym się obawiać w porównaniu do tych, których miałem wcześniej przeciwników. No ale chłop to i dwa lata K1 trenuje, tak jak twierdzi. Trenuje, nawet on powiedział, że od 4 lat jest w Polsce, a nie wiadomo kiedy on te K1 zaczął tam albo skończył trenować, bo powiedział, że jak tam w Angolii wcześniej mieszkał, no to 4-5 lat i teraz sobie coś tam przypomniał miesiąc na treningach, no to wiesz, to różnie może być. Ja nie wiem, jak on się bije, nie widziałem, ale no wydaje mi się, że stres go zje w tym oktagonie, bo ja wiem, jak jest pierwszy raz wyjść do oktagonu i wiem, jaki to jest stres, więc po prostu ten stres cię zje, chłopie, i nie będziesz wiedział, co masz zrobić, nogi ci się ugną i skończysz jak Rafonik w pochodzie. Właśnie nie boisz się tego stresu przed walką? A powiem ci tak, ja miał stres tylko na pierwszą konferencję. Na pierwszej konferencji to byłem trochę... A to nawet konferencji do, nie porównuj do walki, no bo w walce jest co innego. Za każdym razem jest to samo, że stres cię zje, i dostaniesz na łeb i olejnik wygra i tak jak, się skończy. No jak nie? No tak i uważasz. Tak? Twoim zdaniem skończy się to nokautem? Ogólnie powiem tak, że ja to skończę na nokaut, a nic na innego, pewno. No bo... Żeby na pełne 3 rundy, to tak no nie jestem zawodowcem, ale wydaje mi się, że jak tam coś wleci, to po prostu tak to się skończy w pierwszej rundzie. No co, w pierwszej rundzie? A co ty myślisz, że dłużej ale... dam szansę? O, widać, naprawdę. Jak się obawia, czyli on wie, że nawet dobrze, że marzenia nie karają, nie? Słuchajcie, a wy macie jakąś kategorię wagową ustaloną, jak to u was wygląda? Waszym 84. 84 kilogramy. No. Tyle masz teraz do zrzucenia? Ja 3 kilo. Słuchajcie, no może zróbmy no limit. No, ale nie, ale to uważam, ale on więcej waży ode mnie, bo ja ważę 80. Wiesz, no, ale to nie jest problem dla mnie. No to jak mogę walczyć z nimi bez wagi i tak dalej, dla mnie, ja wszystko przejmuję. To słuchajcie, to możemy walczyć bez rund, możemy walczyć z zamkniętymi oczami. Nie ma problemu. Zamkniętymi oczami to bym go rozjebał jeszcze bardziej niż teraz, ale to... Serio? Ja bym ci powiedział, chłopiec, zamkniętymi oczami. Ale to by było ciekawe, nie? Ale zamknięty... nawet nie masz oczy... tam, chłopie, żebym nie wiecie, ale to by było ciekawe. Bardzo ciekawe. Walka freakfightowa w Czechach, gdzie zawodnicy walczyli z zamkniętymi oczami. Wiesz co, zapisalibyście się na to? Ja kiedyś, nie wiem, czy śledziłeś... Dla mnie? Oczami, przepraszam, bez problemu, nie? Ale uważam, że on się boi. Ja nie wiem, jak ty kiedyś widziałeś, ale już kiedyś też stoczyłem walkę z zamkniętymi. Do tego twojego Royal Division to mnie chciał w ogóle wracać, bo to jest. No, ale była taka walka, więc można powiedzieć, że jestem już doświadczony w walce na ślepo, więc no Czarny Polak to po prostu by tam nie wiedział, co ma zrobić, bo jeszcze jakieś doświadczenie ku temu liznąłem. Dobra, panowie, na ślepo, to dla mnie, wiesz. Do sedna. Godziłbyś się na taką walkę z zamkniętymi oczami, czy nie? Tak lub nie? Jakbym miał z nimi walczyć z zamkniętymi oczami? Zawiązanymi oczami. Zawiązanymi, żeby nic nie było widać. Tak. Myślę, że to by było easy. No, dla mnie nie ma problemu. Ja też przejmuję tej propozycji. To co, robimy to? Z zamkniętymi oczami? No, to możemy to zrobić. No, myślę, że to by było szybkie KO, no po prostu Czarny Polak, nie wiesz, na co się piszesz. Serio? No co serio? No ale też jednego nie rozumiem. No dobra, zobaczymy. Twierdzisz, że Czarny Polak twierdzi, że ma większe umiejętności od Tomka Olejnika. Nie boisz się, że jak zawiążą ci te oczy, to nie będziesz tego mu wszystkiego wykorzystać? Ja jestem człowiekiem... No jeszcze powiedz może, że ninja będziesz i tam będziesz... Ja się nie boję. Nie wiadomo, co robił. Ja ale w sumie mu to wszystko jedno, on i tak się zgodzi. On będzie chciał, ale i tak się grywa. Ważne, żeby była walka z Olejnikiem, żeby Fame się zgadzał i to jest dla ciebie walka. Ale ty, mordo, ty już się skończyłeś dawno. Jakbym się skończył, to bym tutaj nie bo ty wybiłeś na kamerzysta, nie? A co ty mnie z kamerzystą porównujesz, jak to jest zwykła chłopie pała, która ze mną walki nie chciała i tyle w temacie. Ja na temat tego człowieka nie będę się wypowiadał. Nie chciał od ciebie? Nie będę się wypowiadał. Bo ty jesteś tak słaby zawodnik. Dobra, przestań, chłopie, ty jesteś kurwa jeszcze słabszy. Nawet nie wiem, jak się bierz, ale widzę w twoich oczach, że się boisz po prostu. Ja się boję? Tak. Stary, nigdy. No, według nigdy. Mnie się boisz. Nie ma czego się bać, nie? Nie ma czego się bać. Boisz się to. Nie. Ja widzę stres nie, w oczach, stary. Nie, ja się nie boję, stary. Ja na spokojnie tu siedzę. Jeszcze spokojnie. Żadny stres, ja się nie boję, tu na spokojnie. Wiecie, żadnego konfliktu wcześniej nie mieliście, a tutaj się nam zaczyna troszeczkę sytuacja podostrzeć jednak. Jestem w szoku, że zgodziliście się na walkę z zawiązanymi oczami, no bo to powiedzieliśmy sobie, tak? Więc, no. Więc no, słuchajcie, jeżeli federacja będzie skłonna, to taką walkę problem, można było... Zaprezentuj może tutaj, co umiesz. Nie, ja cię nie poprezentuję tutaj nic. Bo widzisz, no, on nawet nie chce nic pokazać, co on potrafi. Widziałeś? No. Jakieś nam tutaj poszło, tak? Ja tu na takie rzeczy to wiesz. Daję ci wygrać, dobra? Ta. Dobra, wygrałeś. Wygrałeś. Gotowi? Poszło.
Leżał. No, na rękę może mieć więcej siły. Kask na głowie i jak dostaje w łeb, to mnie tak nie boli jak innych. No ale to i tak zawsze na pizdę dostajesz, to jak to jest? No ostatnio nie dostałem, bo też miałem garnek na głowie, to tym też to się sprawdzi i też nie dostanę, bo... No, to tak jest, no rzadko ci się udaje wygrywać, w takim razie słaby masz ten garnek, no nic. Od poprzedniej walki to... dopiero ten garnek stosuję. Powiem ci tak, okay. Paweł, jesteś szefie. Okej, okay, no to tak szczerze mówiąc, życzę ci przegranej. I do usłyszenia. Paweł, poczekaj, bardzo, jeszcze, bardzo miło z twojej strony. Jesteś jeszcze na linii? No, dzięki. Paweł, to jesteś jeszcze na linii? Słuchaj, mam do ciebie pytanie. A co ty uważasz o tej walce, żeby chłopakom zawiązać oczy? Żeby zawiązać chłopakom oczy? Tak. Kurwa, bałbym się, że Olejnik będzie się do niego dobierał, jak się ten, nie? Jak się gdzieś tam złapią. Ojej. Autentycznie, więc ja się boję, że zdejmą nas wtedy z wizji i lepiej tego nie róbmy. Jak się do tego Tomek odnosi? Ja tutaj się nie wypowiem, bo ten kolega jest troszkę odklejony, tak mi się wydaje. Habibi! Czujesz ten strach swój już? Przejebane. Widzę, że teraz próbujesz mi taki pewny siebie. Co? Co, ty się bić? Pierwszego już się pobijemy. No, pierwszego, nie? Sądzimy, bo tak, o nie. Będzie tak. Puuu!